drogą rozwoju duchowego. Ja jestem w ogóle zawsze zwolennikiem takiego czegoś, że ja uważam, że w ogóle tak postępował Jezus, ponieważ On się nazwał też drogą, że ludzie muszą znać rozwiązania i ruchy. Bo w chrześcijaństwie się wiele, wiele rzeczy mówi, zresztą ja tak nauczam, ja nauczam ludzi, żeby oni wiedzieli, co mają robić i jak funkcjonować. Zasadniczo uczy się różnych nawet zasad i natomiast zostawia się ludzi bez pewnej drogi. I chcę teraz powiedzieć o drodze rozwoju, która jest pokazana w Biblii. I jeśli tej drogi my się trzymamy, a ona jest taka fajna bezodcinkowa. Ja w ogóle kocham odcinkowość. Rozumiecie, czym jest odcinkowość? Odcinkowość różni się od globalnego oglądu całości. Jak w ogóle oglądasz coś globalnie w całości, to Cię przeraża. Jak na przykład nie jesteś szczęśliwy i żyjesz w tym nieszczęściu przez dłuższy okres czasu, no nie masz czegoś, no nie masz, coś Ci tam brak. I teraz zaczynasz sobie rozmyślać o tej rzeczy, której Ci brak. No i o tym, co powinieneś mieć, bo to jest tak wielkie, że się w palę mieści. Nawet wizje naszego powołania są tak wielkie, że się w palę mieści. A to jest za wielkie. Tego się nie ogarnia. Myśli się odcinkowo. I w ogóle ludzie się muszą uczyć odcinkowo myśleć i Bóg pokazuje nam rzeczy odcinkowe. Ty mówi, ja jestem droga. Z czego składa się droga? Z poszczególnych elementów. To są odcinki AB, BC, CD. One się za siebie zazębiają. I Bóg uczy nas, jak patrzeć na poszczególne odcinki i ogarniać tylko dany odcinek. Kiedy mamy jakiś odcinek, to my go ogarniamy, bo widzimy jego początek i jego koniec. Jest nam bardzo prosto zacząć go realizować. A rozumiecie, ja kiedyś chodziłem na judo przez rok czasu i nasz sensei, on nas uczył, wspaniały człowiek, uczył nas technik judo odcinkowo. On na przykład zaczął od tego, że mieliśmy ogarniać upadki. I my na przykład przez pewien okres czasu tylko upadaliśmy. Tylko upadaliśmy. Aż się nauczyliśmy upadać do perfekcji. On mówił, jak będziesz umiał dobrze upaść, to przeżyjesz. Zanim Cię będę uczył technik, to nauczę Cię, jak przetrwać upadek. Ja byłem skoncentrowany na upadkach. Ja nie myślałem o dźwigniach, o różnych sprawach. Tylko jak upaść? Co puścić pierwsze? Że to trzeba tak. Rozumiesz, że ja muszę używać kończyn do podparcia, że muszę umieć kontrolować rękę, żeby szła tak, a nie tak. Bo upadek tak spowoduje, że ręka pęknie. Upadek tak spowoduje, że się przetoczę jak po osi i nic mi nie będzie, prawda? Odcinkowo. Jezus mówi, ja jestem droga. Zobaczcie, od czego on zaczyna. Prawda i życie. Jeżeli będziemy chcieli spojrzeć na Jezusa jako na życie, no to się zachwytniemy. Jak będziesz miał takie coś, wszystko Bogie w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. No ale wszystko to co? To od czego ja mam zacząć te Bogie? Od czego mam zacząć? Stare chińskie przysłowie mówi, że każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. To czego przyłożysz teraz? Zawsze Ci wyjdzie takie pytanie. Zawsze odcinek. Zawsze będziesz musiała mieć narysowany jakiś odcinek. Do czegokolwiek będę że dobrze? Tak jest? A do czego przyłożysz? Najpierw. Bo najpierw implikuje potem. Bo to, do czego przyłożę teraz, urodzi to, co przyłożę potem. A zatem, jeśli będę chciał przyłożyć w złym miejscu, no to nie wyjdzie. I niby mogę przyłożyć do czegokolwiek, ale jak nie wiem gdzie. Stąd takie teksty na przykład. Dobre jest słowo we właściwym czasie. Że to same słowo w innych okolicznościach na przykład nie tylko nie przyniesie nic, ale może przynieść nawet efekt negatywny. Prawda? Ale jest to odcinkowo. Więc mówię, ja jestem droga. I kiedy my zrozumiemy, że to się tak żyje i tak się rozumie rzeczy, to potem my jesteśmy w stanie odkrywać krótkie prawdy, które ogarniamy. Ja kocham krótkie prawdy.
Krótkie prawdy. Ja nie ogarniam wielkich prawd, przepraszam. Może wy ogarniacie, ja się nie nadaję do ogarniania wielkich prawd. Ja w ogóle potrzebuję mieć instrukcję obsługi życia. Ja tak potrzebuję mieć. Ja się nie nadaję, żeby iść przez życie, przyjaciele, i nie wiedzieć, od czego ja mam zacząć. Ja muszę znać nie tylko kierunek, tak? Ale ja muszę znać wszystko. Podłoże, po którym będę szedł. Rozumiecie? Wielu ludzi na przykład jedzie w góry, tak zwanych weekendowych podróżników, i on idzie, słuchajcie, wchodzi na Giewont w klapkach. Tak robią ludzie. Czy wy wiecie, że większość helikopterów golfu to lata po ludzi, którzy poszli w klapkach? Wiecie, ile kosztuje wylot takiego helikoptera? To są ogromne pieniądze. Dlatego, że paniusia, ona klapki założyła. I ona na Giewont poszła. A, przecież jestem silna, idę na Giewont. To nie jest kwestia siły, to jest kwestia rozpoznania podłoża. W naszym życiu wszystko musi zostać rozpoznane. Słowo Boże mówi, nie czyni Pan nic, jeśli nie objawi tego swoim sługom prorokom. Dlatego jest powiedział, ja jestem droga i ja chcę Was zapoznać z odcinkowym funkcjonowaniem rzeczywistości duchowej. Bóg chce, żebyś wiedział, od czego masz zacząć, co masz robić potem, a co masz robić potem. Bóg nigdy nie będzie rzucał Tobie wielkich tekstów. Ja dlatego tak torpeduję ten chory ruch proroczy, który jest. Wychodzi gość i mówi, przebudzenie z Polski wyjdzie. Ja mówię, puknij się w łeb. Na Ukrainie był, mówił, z Ukrainy wyjdzie. Przecież przypatrzyłem w internecie. Człowieku, on jedzie, tu pojedzie, tam pojedzie. Wiecie, o co chodzi. To jest szok. Ja prześledziłem kilku kaznodziei i posłuchałem, co oni mówią. Przyjeżdżałem do jakiegoś miasta, tak? I mówią, to jest dla mnie szczególne miasto. Tylko oni tak mówią w każdym mieście. Cholera, coś tu nie gra. Ale jest to takie wzniosłe. Wyjdzie przebudzenie z Polski. Mamy, jakie przebudzenie wyjdzie z Polski? Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma Polski ani Ukrainy. Wiesz, skąd wyjdzie przebudzenie z ciebie, jak będziesz chciał. Ale jak to już się mówi do ludzi, to już nie jest takie kurczę romantyczne. To już nie jest takie, bo wiesz, co to wymaga? Wymaga wzięcia odpowiedzialności. Ja na przykład podjąłem decyzję, że ze mnie wyjdzie przebudzenie. Ze mnie ogień wyjdzie, ze mnie. Ja się nie ogarniam w żadnych terenach, powiedziałem, że ze mnie wyjdzie ogień. To ja w tym kraju, tak, pozakładam masę wspólnot. Przyprowadzę do Jezusa masę ludzi. To ja w tym kraju wyznaczę kierunek apostolski. To ja to zrobię. Ja nie będę liczył, że ktoś to zrobi. Zaproponuję ludziom, żeby poszli za mną. Powiem, wyznaczę wam trasę. Chodźcie. Albowiem sąd zaczyna się od domu Bożego. Zawsze jest jeden lider czegoś. Zawsze był jakiś Mojżesz, jakiś Abraham. Ktoś, kto zaczyna. Jezus potem. Nie było trzech Jezusów. Był jeden Jezus. Droga. Pierwszy z Piotra. 1:3:11. Pierwszy z Piotra, pierwszy rozdział, od 3:11. Dobrze powiedziałem? Pierwszy Piotra, drugi Piotra, źle powiedziałem. Drugi rzut Piotra. Od 3. Pierwszy rozdział, od 3:11. I zaczyna się. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkich. Obdarowała, czyli to jest rzecz, która się wydarzyła. Wszystkim, czyli nie ma czegokolwiek, czym nie zostaliśmy obdarowani. W ogóle modlitwa, Panie, obdaruj mnie czymś, jest uderzeniem w próżno. Ponieważ tu jest napisane, że zostałeś obdarowany wszystkim, czyli jesteś w posiadaniu wszelkich w ogóle rozwiązań. W Twoim duchu są złożone wszystkie potencjały. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne, czyli użyteczne do życia i pobożności, czyli do spraw doczesnych i spraw wiecznych przez
poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Poznanie go jako drogi w tym wypadku, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego, czyli dlatego, że wy posiadacie te wszystkie rzeczy już, jesteście ludźmi, którzy mogą, tak? I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i tu się to zaczyna. Słyszeliście te słowa? Dołóżcie wszelkich starań. Zaczyna się odpowiedzialność. Odpowiedzialność. I opis drogi się zaczyna. I uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Zacznijcie widzieć tą drogę. Waszą wiarę cnotą. Cnotę poznanie, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, czyli widzimy, że te rzeczy się rozwijają, kiedy podjęliśmy decyzję, żeby się rozwijały, to nie dopuszczą, jest obietnica, że nie ma takiej opcji, żeby one nie zadziałały, do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, czyli ten, kto tej odpowiedzialności nie wziął i kto odcinkowo na tej drodze się nie porusza prawidłowo, ten jest ślepy, krótkowzroczny i że zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czyli widzimy chrześcijanina pozbawionego sukcesu. Widzimy chrześcijanina w patologii. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, znowu nacisk na odpowiedzialność, aby twoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem bardzo ważne słowo, za które będą was chcieli powiesić na krzyżach, nigdy się nie potkniecie. Jak mówię do ludzi, że się nigdy nie potknę, to mówią, że jestem pyszny. Jak możesz, Arturze. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście. Jak otwarte wejście? Szeroko! Bo przez wąską bramę to już weszliście. To nie wchodziły przez wąską bramę. Teraz weszło i koniec. Teraz, jaka jest nasza spuścizna? Szeroko, czyli łatwo nam ma być. Czyli o ile my to prawidłowo rozegramy, to nie będzie nam w życiu trudno, ludzie. Nie ma trudnego chrześcijaństwa. No nie po to się stajemy chrześcijanami, żebyśmy całe życie w plecy mieli. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I teraz chcę, żebyście zaczęli się skupiać na tym, o czym mówi ten fragment. Po pierwsze, wiara. Więc zaczyna się droga od czego? Od wiary. I te słowo tutaj to jest pistis. A więc cokolwiek w twoim życiu funkcjonuje, jakikolwiek element, co chcesz tu teraz sobie pomyśleć, jakikolwiek przestrzeń życia, nie wiem, małżeństwo, rodzina, zdrowie, relacja, biznes, cokolwiek. Zaczyna się od elementu pistis. Pistis. Dokładnie wykłada się to zaufanie, po pierwsze, przekonanie, po drugie, zapewnienie, po trzecie i dowód, po czwarte. Co to jest pistis? Jak się czyta wiarę? Chcę, żebyś teraz zobaczył w tym elemencie, o którym sobie pomyślałeś, jakikolwiek element życia sobie teraz pomyśl, czy jest tam początkiem wiara. Czy ty w ogóle ufasz w tej sprawie? Jak odczytasz, czy ty ufasz? Czy jesteś tego pewny? Pewność twoja jest dowodem na to, że wierzysz. Ponieważ pistis to zaufanie, przekonanie, zapewnienie, dowód. Ktoś mówi, nie wiem, czy wierzę. Ja mówię, jesteś przekonany? Wiesz, co to jest przekonany? Przekonany to znaczy, że ty się w ogóle nie pytasz o to. Wiesz, że człowiek przekonany to się nie chodzi i nie pyta? Bo jest jaki? Przekonany. Bo on wie. To mi mówią, jesteś arogancki, się nie radzisz. Ja mówię, bo wiem, bo mam wiarę, pistis, mam pistis, pistis, pistis. Cały jestem pistis.
To się nie podejmie radzę, bo nie mam się czego radzić. Jak nie mam pis-pis, to się idę radzę. Ale jak mam pis-pis, to się nie radzę. Bo po co mam się radzić, jak mam pis-pis? Jak jestem pewny, mam dowód, 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 dowód. Dowód. Jak ja mam na przykład... Ja mam bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Takie, że aż boli i zakrawa na narcyzm. Tak mi oceniają ludzie. Ale to jest normalne, zdrowe poczucie własnej wartości. Jaki ja mam na to dowód? Czego ja jestem pewny? Ja staję przed lustrem. Ja się na siebie patrzę. I ja się w ogóle lubię. Patrzę się na odbicie mojej lustrze. I ja się lubię. Ja mam dowód na to. Ja w ogóle lubię swoje nogi, nos. Rozumiecie, co ja mówię? Ja moje zęby, i sobie szczerze. I ja lubię moje zęby. Żebym miał więcej czasu, to bym idiot na to nadawał. Rozumiesz? I teraz do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie zapewniał o mojej wartości. W związku z tym nie szukam, tak? Nikogo, żeby potwierdził moją wartość. Bo ja jestem pewny. I teraz proszę Cię, zrób bardzo proste doświadczenie, bo Ty możesz mieć na przykład problem z początkiem drogi. Ty możesz na przykład chcieć czegoś, ale Ty możesz w ogóle nie mieć, w ogóle mieć problem na pułapie wiary. Może Ty nie jesteś pewny. Może Ty nie masz dowodów w sobie, bo nie jesteś przekonany. Jeżeli już, bo teraz rozumiesz, ten odcinek musi być zagospodarowany przez Ciebie perfekt. Nie w 99%, w 100%, w 100%. Jakakolwiek dziedzina życia, ona musi się zacząć od wiary. Musisz być pewny, mieć wewnętrzne przekonanie. Proszę Cię, nie rób nic, jeśli nie masz wewnętrznego przekonania. A następnie, jeżeli widzisz, że nie masz wewnętrznego przekonania, to teraz zrób wszystko, żeby otrzymać wewnętrzne przekonanie. Studiuj w tym temacie Słowo Boże. Rozmyślaj o Bożych obietnicach, o których wcześniej tutaj słyszałeś. Rozmyślaj o nich w tym temacie. Jak ja na przykład bym nie miał pewności w temacie uzdrowienia, wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym rozmyślał o wszystkich obietnicach na temat uzdrowienia z Biblii 24 godziny na dobę. Ja bym sobie w ogóle nagrał to na telefon. Zakładał sobie na noc słuchawki i odtwarzał to w kółko na okrągło do rana. Ja nie wiem, jaka... Mnie normalnie gniewa pasywność ludzi. Ludzie to chodzą tak, jak w ogóle jakieś święte muchy. Tak chodzą i mówią, ciekawe, kiedy na mnie wiara spadnie. Jeden człowiek narodził się z Bożego Ducha i to był człowiek, który był ćpunem. Ten człowiek postanowił, że zmieni szybko swój umysł. Wiecie, co ten człowiek zrobił? Wtedy był czas walkmanów jeszcze. Ten człowiek przez 6 miesięcy, dzień i noc, wiecie, słuchał kazań. Chodził do pracy, słuchał kazań, słuchał kazań, rozumiecie? Spał w walkmanie, wiecie, cały czas w ogóle zapieprzał na tym walkmanie. Ten człowiek przez 6 miesięcy uzdrowił swój mózg. W ciągu pół roku wyleczył swój ćpuński mózg. On nie mógł o niczym myśleć, tylko o wierze. On ciągle słyszał Dereka Prince'a, człowieku. On ciągle słyszał, Derek Prince mu brzęczał w uszach. Gdziekolwiek się ruszył, to słyszał Dereka Prince'a. Zmienił myślenie przez słuchanie słowa. Co się stało z nim? Czy w ogóle oglądaliście film pod tytułem, jak się nazywa, o tam w okołczu takim? Patrzcie, wyszło mi z głowy tytuł tego filmu. Inspiracja, nie inspiracja. Sylwester Stallone film, w ogóle, tylko że tam drugą planową rolę. Jedno słowo. Jest w ogóle głównym bohaterem jest coach. Człowiek zajmujący się podniesieniem w ogóle wartości człowieka, tylko ten coach, on się ukrywa, nikt o nim nie wie, gdzie on jest,
I on pisze książkę. Ta książka zostaje wydana i jest bestsellerem na rynku. Doprowadza do podniesienia życia, jakości życia mnóstwo ludzi. I Sylwester Stallone akurat tam gra takiego właściciela gazety, który wynajmuje pewnego takiego dziennikarza i ten dziennikarz ma odnaleźć tego coacha. Prawda? Bo to jest taka priorytetowa sprawa. I ten dziennikarz w ogóle jara dwie paczki papierosów dziennie. I to jest taki ciekawy, bo teraz pokazałem, on pali, jeden od drugiego pali w ogóle, nie ten coach, ten dziennikarz. No i szuka tego coacha. No i on jest dobrym dziennikarzem, rzecz odnajduje tego coacha. I ten coach mówi, ja z tobą nigdzie nie idę, ja się nie ujawniam, ja chcę żyć w ukryciu, w ogóle wiesz, daj mi spokój. I wiesz, i on do niego, wiesz, bo taki słaby punkt tego coacha, w ogóle mówi, może nie jesteś aż tak dobry, jak mówią. A ten coach się odwraca, twoje ten raptor, nie plaży się dziennie. A z czym masz problem? On mówi, palę dwie paczki dziennie. On mówi, nie chcesz palić? On mówi, no chcesz rzucić palenie. Chodź. I bierze go na tej plaży. Stają nad morzem. Ma tutaj paczki papierosów. I mówi tak. Powiedz, że nie palisz. On mówi, ale ja palę. Chcesz rzucić palenie? Chcę. Powiedz, że nie palisz. On mówi, nie palę. Głośniej. Nie palę. Głośniej, nie palę. Kazał mu krzyczeć do rana. Całą noc krzyczał. Całą noc spocony, zlany tymi falami, nogi mokre. A ten ktoś mi mówi, dawaj, dawaj. Jest rano. Kąs do niego mówi, chcesz zapalić? A ten na niego spojrzał, przemił palę. Wyrzucił paczkę papieru. Wiesz co to jest? Życie i śmierć z mocy języka. Zmienił myślenie przez jedną noc. Tak to działa wszystko. Wiara. Droga zaczyna się od wiary. Każda. Nigdy nie idź w takie kłamstwo diabelskie, że coś się inaczej zacznie. Chcesz coś zacząć? Zacznij od wiary. Zbuduj w sobie przekonanie. Patrzysz w lustro, uważasz, że nie jesteś atrakcyjnym człowiekiem, wiesz co masz robić? 50 tysięcy razy na godzinę mówić, że jesteś piękny. To film motywacja. Motywacja! Motywacja. Świetny film, polecam ten film. Motywacja. Naprawdę. Rozumiesz? Jeżeli masz zamiar zmienić swoją sferę zawodową, tak? Chcesz zarabiać dwa razy tyle, co teraz pieniędzy, tak? To powinieneś wziąć swój portfel i 50 tysięcy razy dziennie mówić do tego portfela, że jest pełen takiej a takiej sumy pieniędzy. Jim Carrey, który jest niewierzącym człowiekiem, więcej zaangażowany w New Age, prawda? Jak rozpoczynał swoją karierę filmową, to miał 6 dolarów. Ale wiesz, co uwierzył? Że w ciągu roku zarobi pierwszy milion. Codziennie, kilka razy dziennie, liczył 6 dolarów. Posłuchaj jak. Otwierał swój portfel i mówi tak, milion 1, milion 2, milion 3, milion 4, milion 5, milion 6. Po roku na jego koncie była bania papieru. Rozumiecie zasadę? To jest prosta konstrukcja gwoździa. Wiarę się buduje. Musi nastąpić pewność. W ogóle nie bój się tego, żeby ktoś dostał pewności. Zgłupiej na tym punkcie. Jeżeli coś ci nie gra, nie masz pewności, że jesteś atrakcyjny, że jesteś ważny, że jesteś mądry, że potrafisz to czy tamto, to musisz zbudować wiarę w oparciu o Boże obietnice wyznawane miliardy razy na godzinę. O czym ty masz mówić? Wiarę mów. Wiara to początek drogi. Wiara to początek drogi. Pierwszy odcinek, odcinek AB. To zaufanie wynikające z przekonania. Ty musisz być przekonany. Przekonany przez to, co Bóg powiedział. Ty nie musisz tego rozumieć. A kto ci każe rozumieć Boga? Jak Boga zrozumieć? Ja w ogóle nie rozumiem Boga. Ja nie rozumiem krzyża. Ja nie rozumiem, co musi nastąpić w ogóle,
co nastąpiło w nim, że on tu zszedł na ziemię i dał się na nas zabić. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ktoś mówi, o tą miłość chodzi. Ja mówię, ale weź to opisz, ta miłość. Ja takich sloganów strzelam 500 tysięcy. Co to jest? Jak się to czuje? Jak się czuje? Życie kładą. Nie wiem. Po co? Na co mu to potrzebne? Te dziwne plemię takie jakby. Tak? Zaufanie to jest przekonanie oparte na zapewnieniu kogoś, tak, kto jest najwyższego rzędu autorytetem. I do tego musisz doprowadzić każdy początek jakiegokolwiek w ogóle ruchu w twoim życiu. Od tego. I dalej jest napisane, wiarę cnotą, cnota, greckie słowo arete, to zaleta, dobroć, dzielność, doskonałość, coś dobrego. Efektem, mówię, wiary są rzeczy moralne dopiero. W ogóle dbanie o morale, rozumiecie, bez wiary to jest strzał w kolana. Ludzie z nami przychodzą i mówią, pamiętam takiego faceta, który przyszedł i powiedział, mówi, ja bym przyszedł do Jezusa, ale tak dużo palę papierosów. Ja mówię, ile palisz? On mówi, dwa paski Colten Amerykany, że te Colteny wtedy nie. Ja mówię, 50 sztuk, tak mniej więcej palisz dzisiaj. Nie, no tak palę, mówię. I tak jak bym rzucił, to wtedy to inne. Ja mówię, ale to przyjdź pod krzyż, to w ogóle Jezusa nie mnie przeszkadza. Jezus to nie przeszkadza, ty palisz. Przyjdź właśnie pod krzyż, popal pod krzyżem. Zobaczcie, bo ile dasz radę. Zrobisz to szczerze, to ci gwarantuję, że za długo nie dasz rady. Cnota jest wynikiem wiary, tak? I zaczynamy od bycia, od prób bycia dobrym. Jeżeli człowiek próbuje być dobrym, doskonałym, mężnym, dzielnym, jakimś szacownym, rozumiecie? To jest strzał w kolano. Jeżeli w ogóle człowiek próbuje przestać, rozstać się z jakimś grzechem, z jakimś problemem, rozumiecie, o co chodzi? Jakiejkolwiek natury, bez ruchu wiary na początku, to jest porażka. No to porozumiesz. To jest porażka. Porażka. Wiecie, jak wychodziłem z pornografii? Panie, to możecie przydać komuś, może tam jak ktoś to będzie oglądał. Szedłem do Boga, ja mówię, Panie, nie radzę sobie z pornografią. I taka myśl, no nie radzisz, to sobie nie radzisz. No to sobie włączyłem film pornograficzny. Co się będę spinał? Bo tak sobie radzę. Jeden film więcej, jeden mniej. Wiesz. Jeden romanic więcej, jeden mniej. I tak leżę w pornografii. I włączyłem sobie film pornograficzny. Patrzę. I taka myśl w ogóle, wiesz, jestem z Bogiem teraz. No? Ja, Bóg, pornografia. Wszyscy w tym samym pokoju. Oglądam ten film, w ogóle wiesz. I patrzę, ja się w ogóle może mogę modlić innymi językami. I to ogląda film pornograficzny i się modlę w innych językach. Mówię w ogóle Boga uwielbiasz nawet. Dlaczego uwielbiasz Boga? Wiecie, co się stało? Przestało mnie to interesować. Raptem we mnie zaczął powstawać maleńki strumyczek siły. Aby nie onanizować się, tylko to włączyć. To nie był jeden raz. Powtórzyłem to wiele razy. Któregoś razu byłem w sytuacji, że mogłem wejść na film pornograficzny i po raz pierwszy nie wybrałem wejścia. Wiecie czemu? To nie było dla mnie ciekawe. Wiecie, jak to się stało? To się stało w ten sposób, że ja uwierzyłem w pewne prawdy, nie usiłując być w tym samym czasie dobrym. Potem dopiero zacząłem rozumieć te rzeczy. Wiara pierwsza.
Cnota druga. Nigdy nie usiłuj być cnotliwy, tak? Przed byciem wierzącym. Najpierw wierzysz, najpierw ufasz, najpierw budujesz wiarę. W jakich warunkach? Grzesznych, trudnych, splugawionych. Tak? Tam się buduje wiarę. Gdzie się buduje wiarę? W rynsztoku. Rozumiecie? A nie na salonach. Na salonach nie budujemy wiary. Wiarę budujemy w rynsztoku. Myślisz, że Bóg ma jakiś afront do ciebie, jak ty w rynsztoku siedzisz? On cię kocha, jak ty siedzisz w rynsztoku, jak ty siedzisz na salonie. A wiesz, dlaczego on cię kocha? Bo Chrystus do ciebie umarł. On widzi cię przez Chrystusa, jak ty siedzisz w rynsztoku, jak siedzisz w salonie. W ogóle ja to jestem tak wypionowany tym, słuchajcie, ja to zobaczyłem w ogóle, ja mówię, o Boże, to w ogóle o Chrystusa chodzi w tym wszystkim, a nie o mnie. A Bóg mówi, no, w ogóle to on załatwił wszystko, ja cały czas z nim tam tematy twoje obserwuję. Ty tam się kręcisz takie inne rzeczy, lepsze, gorsze, rozumiesz? A ja to w ogóle nie z tobą, to mam tylko z nim. O tobie. Bo ty jesteś w Chrystusie. Jak ja się zajmował tobą poza Chrystusem, tak, to było wielkie nieporozumienie. A więc widzimy, pierwszy odcinek to jest wiara. Następny, który wynika z wiary, to cnota. Cnota to jest doskonalenie się poprzez odważne postępowanie. Ale ona, owa odwaga, pojawia się w naszym życiu w wyniku zbudowania wiary. Wiarę naprawdę można budować w najtrudniejszych warunkach. Wiara jest najtwardsza, najbardziej prymitywna. Słuchajcie, wiara to jest w ogóle jak beton, druty, rozumiecie, o co chodzi? Koparka, wykopanie domu, w ogóle to jest ta wiara. Dom się buduje od wiary. Jest wielki, wielki dół, beton się leje, brudno, syf człowieku, rozumiesz? No wiara, wiara. Potem do tego ściany powstają. Dom wygląda pięknie, jak już się kafelki ma położone w środku. Rozumiecie? One są piękne kafelki, bo one są w róże. Tak? Ale tam pod tym wszystkim, tak? Są fundamenty, druty, człowieku, kanalizacja człowieku. I to jest wiara. 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 I to nikomu się nie podoba początek budowy. Co będę się patrzył na początek budowy? Początek budowy nie jest fajny. Poza tym patrzyłem, jak stary chiński rolnik uprawia ryż. Człowieku w błocie, w syfie, brudny rolnik, nie miał trybów, z przodu człowieku w ogóle z jakimś takim zwierzęciem do krowy podobnym, orał, tam coś robił w ogóle. I tak sobie w ogóle pomyślałem, mówię, w ogóle, a tu chodzi w ogóle o to, że ja potem idę do Biedronki i ten ryż kupuję. Ja sobie idę, kupuję, sobie robię, wiesz o co chodzi? A to tak to powstaje w ogóle, wiesz o co chodzi? To tam się dzieje wszystko. To tak wiara, tak drogę zaczynasz. Kiedy ty już w wyniku wiary zaczynasz krok po kroku się uszlachetniać, czyli już powstają jakieś dobre przestrzenie w twoim życiu, to teraz następuje kolejny odcinek, to jest poznanie. Gnosis, greckie słowo. Szukanie wiedzy, dociekanie. Co się dzieje? Kiedy już wchodzimy poziom wyżej, jesteśmy w stanie zacząć poznawać coraz większe głębie Boże. Chrześcijanie chcą poznawać głębie Boże, tak? Bez jakichkolwiek ruchów uszlachetniających, które są poprzedzone brudną wiarą. Oni głębie Boże chcemy, głębie Boże. Ja się na to przyglądam, mówię, ludzie, co się z wami dzieje? Taka cudowna konferencja, jedziemy, przyjechał prorok, on będzie nam prorokował. Ja mówię, przecież ty na terapii. W tobie fundamenty wiary trzeba zbudować. Zobacz, co ty robisz. Po co ty tam jedziesz? Bo on tam będzie prorokował, będzie prorokował. Poznania szukają ludzie. Potężnych głębi, potężnych ruchów Bożych. Ludzie nie rozumieją, że nie są zdolni osiągnąć po tamte rzeczy. Wiecie, co się dzieje z ludźmi, którzy sięgają po głębie Boże z miejsca, kiedy nie zbudowali wiary i nie pouszlachetniali się już na jakim odcinku później? Właśnie mrzonki do nich przychodzą. Mrzonki, iluzje różne, kłamstwa na temat Boga. Rozumiecie? Fałszywe.
fałszywe rzeczy. Napisałem kiedyś taki artykuł, że Bóg ludzi nienawidzi poza Chrystusem. Taki dym powstał w związku z tym. Ja mówię, dlaczego się denerwujecie wszyscy? To jest prawda. Ale wy takiego Boga nie znamy. Ja mówię, poznacie złego. Znacie krzywego Boga. To jest krzywe, co znacie. A wiecie, dlaczego znacie krzywego Boga? Bo nigdy nie zbudowaliście wiary, tak? Z elementów Boga prawdziwego. Dlatego to jest dla was problem. Dla mnie to się w ogóle nie kłóci. Bo kiedy na przykład zbudujesz odpowiednio fundamenty wiary, tak? I ty już na tym gruncie zaczynasz doświadczać dobra w życiu, to dla ciebie nie ma problemu zrozumieć, że miłość nie wyklucza nienawiści. W ogóle nie. Że miłość tu nie jest przeciwna nienawiści. To są głębie dopiero poznane. Przeciwną miłości jest obojętność, a nie nienawiść. Obojętność, a nie nienawiść. Nienawiść jest święta. Święta pochodzi ze świętego Boga. Bo miłość nie wyklucza nienawiści. Ludzie, Bóg kocha diabła czy nie? Dobre pytanie, bo to jest bardzo ciekawe pytanie. Pamiętajcie, że teraz, takie zadam wam pytanie, czy Bóg kocha diabła? I tyle pytanie będzie, właśnie, bo teraz musimy coś z tym zrobić, bo pamiętajcie, miłość, ona implikuje zachowanie określone. Miłość implikuje zachowanie. I dlatego, co ma Bóg do diabła? Co on ma, co Bóg czuje do diabła? Nienawiść. Bo to jest święte. Ludzie myślą, że to nie jest święte. On nie jest obojętny, Bóg. Bo gdyby Bóg był obojętny, pokazał wam obojętnego Boga, Bóg obojętny mówi, tam Lucek. Kopnę cię, proszę ciebie, przelecisz cztery kosmosy dalej, tam sobie kręci lody. Nie. Zobacz, co mówi Bóg. Odszedłeś, tak? Nie jesteś człowiekiem. A więc nie ma dla ciebie zbawienia za pomocą Chrystusa, tak? Końcem twoim Lucyferze Gehenna. To nie jest miłość. To jest nienawiść. Nienawiść jest święta. Obojętność nie jest święta. Największy problem z odrzuceniem jest wynikiem tego, że dzieci miały zobojętniałych rodziców. Abyście byli obojętni. Jak matka zostawia dziecko człowieku na śmietniku. Urodzi się dziecko, na śmietniku pozostaje. To jest obojętność. Największy wróg miłości. Słowo Boże mówi, że razy przyjaciela, tak, są lepsze niż pochlebstwa wroga. Czyli okazuje się, że przyjaciel jest w stanie wyrazić swój gniew w ten sposób, że ci złamie nos. On, nie przestając cię kochać, łamie ci nos. Dlaczego? Bo on nienawidzi czegoś, co się dzieje obecnie w twoim życiu i on tak reaguje. Na przykład. Czy on źle reaguje? On dobrze reaguje. Problem byłby wtedy, kiedy on by nie zareagował i by od ciebie odszedł. Pamiętaj. Przyjaciel reaguje. Twój wróg zostawcie! Rób to, co chcesz. Wiecie, na przykład ludzie mają pretensje, że mówią tak, do mnie, do Agaty, wy się pieprzacie w trudy życia. Dlaczego wy nie dajecie ludziom wolności? Ja mówię, wiesz co? Bo uważam, że obojętność jest grzechem. Dlatego się pieprzam w twoje życie. Mówię ci prawdę, tak, bo mi na tobie zależy. Jakby na tobie nie zależało, to bym ci nic nie mówił. To bym się olał. A co to mnie obchodzi? Powiedział, weź, żyj jak chcesz, a co to mnie interesuje? Ale właśnie ty mnie interesujesz. Jestem tobą zainteresowany. Wpieniam się na ciebie, dlatego że trafię, że jestem w tym miejscu, jestem zagniewany na ciebie. Mam ochotę ci coś zrobić. Nienawidzę tego, co się z tobą dzieje w tej chwili. Nienawidzę ciebie w tym stanie. Chcę, żebyś nie był w tym stanie. Zobacz,
Zobacz, to zrobi nienawiść. Nienawiść mówi, nienawidzę cię w tym stanie. A wiesz, co robi obojętność? Żyj jak chcesz. I to jest satanizm. To jest satanizm. Satanizm mówi, dbaj w porządku. Na zdrowie. Nie. Na Białorusi pewien brat w Chrystusie, nerwowo, bo się nie rozprawił, widocznie z warowym impulsywności, co pewien czas przywalił swoje żony. Też wierzący. Razem chodzili do kościoła. I ona co jakiś czas przychodziła i była pobita. Poskarżyła się wreszcie pastorowi. Dwóch starszych zborów poszło do niego, do domu, mówią, bracie, tak nie można. On tak pokutował, przepraszam, pomodlili się o niego, wyrzucili z niego demony, poprzychodził do kościoła, potem znowu ktoś sobie wypił, znowu go uderzył. Poszli drugi raz, poprosili go, pomodlili się o niego. Znowu robił trzeci raz. Trzeci raz przyszli, złamali noc. I ty więcej się nie napił. Wzorowy zborowy. Położyli na niego ręce, tylko inaczej. Ładnie tak, prawda, nie? A teraz położyli na niego tak. Rady przyjaciela są lepsze niż pochlebstwa wroga. Oni nie olali tego brata, oni mu złamali nos. A tam powiem wam od nas z kościoła rzecz. Nawrócił się pewien chłopak z bardzo patologicznego miejsca u nas z kościoła. Z bardzo patologicznej rodziny. Przez cuda w ogóle wyszedł, manifestacja potężna Boga, nawraca się, spotyka Jezusa. Wychodzi ze swojej rodziny, zaczyna mieszkać tam, pomagają mu ludzie, w ogóle wiecie, fajnie wszystko, ale ma problem, bo całe życie był tam złodziejem, w ogóle dilerem. No nie pracuje, no nie pracuje. No i siedzą na grupie domowej i no mówią, że tam trzeba do pracy, do tego, mówi, ale ja tam mam inne tam pomysły takie tutaj, bo do pracy nie pójdę, mówi, bo tam no mam parę takich jeszcze układów w ogóle. I siedzi chłopak, który już jest długo u nas w kościele, ale jest też po takich przejściach kryminalnych, nie? Popatrzy na niego, mówi tak, jak nie pójdziesz do pracy, to ci złamie noc. Tamten na niego spojrzał, dobrze. Inny chłopak od tamtych chodzi. Ten go napomniał na jego poziomie zrozumienia. Rozumiecie? Nie docierały do niego informacje ludzi, którzy pokończyli studia, którzy mówili, że trzeba pracować, że tak mówi słowo, że to, że tamto. Ten na niego raz spojrzał, mówi, pójdziesz do pracy, to ci złamie nos. Tak normalnie na grupie w ogóle tak mówił. Tam mówi, dobrze. Od razu pracę dostał. Dobrze, płatną człowieku, rozumiesz w ogóle. Co to jest? To jest manifestacja miłości za pomocą nienawiści. Bóg manifestuje swoją miłość do człowieka, pokazując mu, że poza Chrystusem człowiek jest skazany na piekło. I informuje człowieka, poza Chrystusem jestem dla ciebie sędzią strasznym. Jeśli poza Chrystusem będziesz żył, to staniesz przede mną, przed wielkim białym tronem i ja ześlę ciebie do Gehenny. Uwolnię swoją nienawiść. A więc przyjdź do Chrystusa. I teraz, żeby czaić te rzeczy, trzeba poznawać głębie Boże. Ale żeby poznawać głębie Boże, trzeba mieć zbudowaną wiarę i uruchomić element udoskonalania się w postaci cnoty. Następnie poznanie, Słowo Boże mówi, że implikuje powściągliwość. Ekrateia, takie słowo mówiące panowanie nad samym sobą. Rozumiecie? Opanowywanie samego siebie. Kiedy następuje manifestacja opanowywania samego siebie? Kiedy już dokonujemy zgłębiania Bożej osoby. Wiesz, kiedy powściągliwość manifestuje się w tobie, kiedy ty już przebywasz z Bogiem i doświadczasz głębi Jego osobowości. Bo jak nie, to nie jesteś powściągliwy. To nie umiesz sam siebie powściągnąć. Wiecie, że
powściągnięcie samego siebie bez odpowiedniego zbudowania poprzednich tych rzeczy, to jest w ogóle niemożliwe. A Słowo Boże mówi, że więcej wart jest ten, który powściąga sam siebie, niż zdobywca miasta. Czyli większą nagrodę od Boga otrzyma ten, który był w stanie sam siebie za fraki trzymać. Siebie jest najgorzej za fraki trzymać. Innych nie jest tak trudno. Siebie najgorzej. Dla siebie każdy jest nas najbardziej litościwy. Taka jest prawda u człowieka. Powściągliwość to stosowanie mocy i władzy w stosunku do siebie samego. To jest to. Następnie, kolejny odcinek to cierpliwość. Hypomone, czyli wytrzymywanie, znoszenie. Bycie pod czyimiś nogami na własne życzenie. Rozumiecie, co to jest? Cierpliwość. Tutaj już wchodzą w grę bardzo wysokie stopnie poświęcenia. Kiedy my się możemy tak poświęcać? W tym momencie, kiedy my już zbudowaliśmy poprzedni odcinek, tak ważna jest droga. To wytrzymywanie na swoim stanowisku mimo poniżenia i pozostawiania nas w tyle. To znoszenie trudnych sytuacji. Zobaczcie, ale kiedy to jest, to dopiero jest tutaj. Następnie to odcinek, który się nazywa pobożność, eusebeia, czyli cześć, szacunek. Bóg zaczyna mieć dla ludzi wielką wartość. Dopiero w tym miejscu. Tak naprawdę dopiero w tym miejscu rozumiemy, czym jest realne oddawanie czci. Rozumiecie? Jak ludzie nie robią poprzednich ruchów, albo robią je częściowo, to przecież wielkość Boga jest dla nich taka zamglona. Świętość Boga jest dla nich taka zamglona. Wiecie, z czym się kojarzy taka zamglona świętość Boga? Że to jest Bóg sędzia. Teraz będę porządny, żeby mnie skarcił. Tu powstają potężne religijne rzeczy. A to jest miejsce, pobożność, to jest miejsce, gdzie my w ogóle jasno widzimy, jaki on jest naprawdę. I jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że on taki jest. Szczęśliwi. Ja czasami mam takie coś. Ja tak zrozumiałem głęboko potęgę świętości Boga, że powiem wam, jak to się u mnie przejawia. Ja jak widzę elementy opieki, to ja potrafię wybuchnąć płaczem. Jak ja widzę na przykład, oglądam ostatnio taki film o prezydencie takim, tam jest taki ochroniarz w ogóle i ten ochroniarz tak dbał o tego prezydenta, nie? I tak w ogóle jem sobie, jem, w ogóle wiesz, i tak zerkam na ten film w ogóle, nie? I ten ochroniarz cały czas chodzi wokół rodziny prezydenckiej i on w ogóle dba o każdy ruch tej rodziny, nie? I wiesz, on tam wchodzi, mówi, panie prezydencie, jeszcze 5 minut i wychodzimy z pokoju. Pani prezydentowo, piękne kolczyki, mówi, ale chyba lepiej by do fryzury pasowały krótsze. W ogóle wiesz, tam mały jakiś tam w ogóle jest też, wiesz, ten syn, on tam on dba o to wszystko. I wiesz, fajnie, jak oni są gotowi, on się przygląda, jak oni są gotowi, czeka cierpliwie, jak oni są gotowi, tak? On daje sygnał innym, bo on jest przywódcą tych ochroniarzy. On daje sygnał innym ochroniarzom, mówi, ekipa gotowa, wychodzą. A ja w ogóle, wiesz, ja jestem rozwalony i płaczę. A ja w ogóle płaczę nad tym jedzeniem i mówię, o co kamam w ogóle i wiem, że taki jest Bóg. Że to jest ten Bóg, który jest wokół mnie, wiesz. Rozumiesz? I przeżywam w tym momencie coś, co jest związane z potęgą, świętością Boga. To nie jest mój sędzia. To jest ktoś, kto mnie ogarnia swoją potęgą. Ja jestem tak bezpieczny w tym środowisku, że mogę pozostać do końca życia w tej dupie. Już nic nie chcę. Tylko tego. Niech to trwa wiecznie. A olać resztę. To jest w ogóle pobożność. Świadomość tego, co to w ogóle jest.
dlatego się dochodzi na tej drodze. To się nie zjawia, tak. Derek Prydot wyłączył, że mówi, kiedy przychodzi moment świętości, określenia świętości Boga podczas uwielbienia, to mówię, wiecie co najlepiej zrobić, przyjąć odpowiednią postawę fizyczną. Bo tak naprawdę intelekt już nie ma co do działania, już nie działa. A powtarzanie cały czas, jesteś święty, jesteś święty, jesteś święty, to jest mantra. Który ci uklęknie i się zacznie. A później się popisz. Tak? Jakieś określenie znajdzie. Dla tego zjawiska. Następnie mamy braterstwo. Zobaczcie, w jakim jest. W ogóle wiecie, kiedy my zaczynamy realizować braterstwo? Cudowne greckie słowo Filadelfia, określające przyjaźń, na taką miłosną przyjaźń. Przyjaźń, w której drugi człowiek jest ci drogim. W ogóle braterstwo jest możliwe do odczytywania wtedy, kiedy w ogóle te poprzednie elementy są widoczne. Najpierw na przykład musisz widzieć świętość i potęgę Boga, żeby w ogóle w ludziach dostrzegać braci i siostry, prawdziwych braci i siostry. Bo my sloganowo działamy. Sloganowo. Bracia i siostry dla nas, my jesteśmy braćmi i siostrami wszyscy. Rozumiecie? Bracia i siostry. My bardzo dużo w Warszawie, my największy nacisk kładziemy na relacje z ludźmi. Kładziemy taki nacisk, że to jest do bólu w ogóle. To jest coś takiego, żeby w ogóle, że ludzie potracili prywatność. My uczymy tak, dzieci swoje bawcie, nie? Nawzajem. Uczcie się dzieci sobie podrzucać. Jak mówię, ktoś ma dwoje dzieci, to jeszcze dwoje potrzyma dla mnie. A wy na razie powiedzcie. Obciążajcie się nawzajem. Obciążajcie się. Tak? Przytulajcie się do siebie. W ogóle wiesz, nie? To jest coś, no to jest, wiecie, że to jest w ogóle przeciwne społeczeństwu. Wiesz, jakie jest społeczeństwo? Zrób sobie w ogóle, wsiądź do autobusu i spróbuj to tutaj swoją ręką do szyi ślęki. Zobacz, jaka będzie reakcja. Natychmiast odsunie. Ja to sprawdzałem, ja patrzę, jak to działa. Weź się przystąp do kogoś, to pomyśl, że to molestujesz seksualnie, albo chcesz go okraść. To zależy, gdzie trafisz, nie? Wiesz, co by się stało, gdybyś zaczął chodzić po ulicach pięciu i całować ludzi? Policję by wezwali. Po policję by wezwali człowieku, wiesz. A Jezus kazał im się całować. Powiedział w ogóle, żeby się całowali. Paweł to potem im powtarza. Mówi, pozdrawiajcie się pocałunkiem świętym. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie się ze sobą witają, to na sztywnym chodzie się witają. Ja niektórym to zalecam, jak mają tam problemy seksualne, to ich tam nauczę w sztywnym chodzie się witać, nie? Przez jakiś okres czasu, tak? Ale większy problem nie jest. Większy problem jest zupełnie z czymś innym. Z separacją. Ludzie są odseparowani. Dlaczego ludzie są odseparowani? Bo takie jest ich poznanie Boga! Taka jest prawda. Zobacz, w którym miejscu jest braterstwo. Braterstwo to jest przyjaźń okazywana na każdym gruncie. Na każdym gruncie. I na końcu miłość. Bezwarunkowa. Ja czasami jak słucham o tym, że ludzie, znaczy ludzie próbują przekonywać czasami, że miłośnie reagują, nie? Ja mówię, to nie jest miłosne. Masz miłość, ale ja wiem, że nie reagujesz miłośnie. To są emocje, różne rzeczy. Ta miłość jest bezwarunkowa. Miłość nie ma warunków. Tam, gdzie jest warunek, tam nie ma miłości. Agape, te słowo agape, ono wyklucza warunkowość. Rozumiecie, o co chodzi? Jak sobie to przeanalizujesz, zobaczysz tą rzecz, no to mnie to wypionowało w ogóle. Jeżeli chodzi o miłość, miłości nie ma warunków. Niestety. Chcę wam zakomunikować te rzeczy, żebyście to odczytywali jako drogę. Jak będziecie studiować ten fakt, rozmyślajcie o tych rzeczach.
Najważniejszy jest początek. Kiedy uruchomicie wiarę na każdym odcinku, w każdym przedsięwzięciu, będziecie zaczynać od wiary, to reszta rzeczy będzie się realizowała, bo wiara jest tak jak kluczyk, który odpala cały mechanizm drogi. Wiara odpala. Wiara odpala. Reszta wymaga również pracy, tak jak to jest, bo mówię, dołóżcie wszelkie staranie, powtarzam to dwa razy. Tak? Więc mamy dwóch świadków zagadnienia, więc ta sprawa jest bardzo ważna, czyli te dokładne tutaj przykładanie tej pracy, tego, czyli odpowiedzialności, to będziecie musieli popracować nad tym, ale te rzeczy będą już uruchomione, wiara ci je uruchomi. Nie będziesz na przykład już martwił się, kiedy wiara jest uruchomiona, nie martwisz się już, że ty nie będziesz dobrze czynił. Czyli jakieś nie pojawią się w tobie uwarunkowania moralne i inne rzeczy. Nie, nie, nie. Powoli się będą pojawiać. Powoli zaczniesz mieć w nienawiści różnego rodzaju grzech. Prawda? Krok po kroczku. Nie spieszcie się. Bóg się nie spieszy. Naprawdę. On się nie spieszy. Niektórzy mówią, że musimy spieszyć. Nie spieszcie się. Wiecie, moje podróże do Izraela pokazały mi bardzo ciekawą rzecz. To nie tylko chodziło o Izraelitów, w ogóle o całe tematy ludzi z południa. Oni się nie spieszą. Wiecie, teraz jak byliśmy, zatrzymywaliśmy się po Palestynie, najwięcej jeździliśmy, zatrzymywaliśmy się wśród Beduinów, rozmawialiśmy z ludźmi i wszystko to, co łączy, jedna rzecz łączyła tych wszystkich ludzi. Oni się nie spieszyli. Nie spieszyli. Rozumiesz? Nigdzie. Nie widziałem spieszącego się w ogóle Beduina. Bóg jest... Nie wiem, jak może słyszałeś kiedyś takie kretyńskie wypowiedzi na spotkaniach. Bóg przyspiesza. To jest herezja. Powiedzieć ma prawdę o Bogu. Bóg zwalnia. Jak on by przyspieszył, to by nas dawno to nie było. Cholera, oni w ogóle myśleli, że on przyjdzie w ogóle w pierwszym wieku, wiecie. Przecież Tesaloniczanie to przestali pracować w ogóle. Się położyli do góry kołami, aż Paweł musiał napisać, to nie chce pracować, ten też nie gnieje. Ale oni nie pracowali nie dlatego, że oni byli leniwi, tylko oni nie pracowali, bo myśleli, że Pan przyjdzie. To po co pracować? No po co będziemy coś robić, jak on zaraz wróci? Oni naprawdę wierzyli, że on wróci jutro, na przykład za tydzień. Ale minęło 2000 lat, a on nie wrócił. Tak? Ja nie wiem, kiedy Pan wróci. Ludzie mówią, o, tu wróci, bo to na coś, ja mówię, nie wiem, co wskazuje. To trochę wskazuje, że tam może wróci, ale kiedy on wróci, jak oni wtedy mówili 2000 lat temu, jeszcze lata cień, mówili. To lata cień. Tak? To te nie wiem lata dzień, co to jest. To u niego dzień jak 1000 lat tam w którymś psalmie napisane. To jak on to rozumie, to ja do tego nie wiem. I Pan zwalnia. To się nie spiesz. To nie masz gdzie się spieszyć. Gdzie ty chcesz się spieszyć? W czym masz być wierny? W realizacji odcinków. Zrób to dobrze. Zbuduj wiarę. Rozbuduj cnotę, zagłębij się w poznanie, krok po kroku, a? Rozwijaj te elementy, postaw to sobie za priorytety, napisz sobie na ścianie, punkt pierwszy, pistis, wiara, biorę się za robotę, jakąkolwiek rzecz zaczynam, zaczynam od wiary, wchodzę w jakąś relację, zaczynam od wiary. Żenię się, za mąż wychodzę, zaczynam od wiary. Dzieci mi się rodzą, zaczynam od wiary. Biznes zaczynam od wiary. Jakaś myśl mi się pojawi w ogóle. O czymś? Zaczynam od obudowanej wiary. Chodzisz sobie, chodzisz, mówisz, o taki mam pomysł, bym tutaj taki coś zrobił, na przykład na to zarobię. To zrób. Obuduj to wiarę. Napisz sobie tą rzecz na ścianie, nie wiem, na przykład zakład mechaniczny. Chcę otworzyć, tak? Naprawy samochodu. Zacznij wierzyć. Patrz na to.
Ciebie? Wyobraź sobie, że tam jesteś. Zacznij wierzyć. Zacznij ogłaszać, że jesteś najlepszym mechanikiem na terenie. Że wywalisz w powietrze wszystkich innych mechaników, jak to założysz, to wiesz? Zacznij ogłaszać Boże obietnice do tego. Wyrysuj to sobie. Napisz wiersz! O ty. Rozumiesz? Jak ktoś do ciebie zadzwoni w czasie, jak będziesz na to patrzył, zapyta, co robisz, powiedz, jestem w zakładzie mechanicznym moim. Jak się nazywa? Pistiskar. Rozumiesz? Buduj wiarę! Wiarę! Od tego zacznij. Następnie zobaczysz, jakie będą wchodziły formy udoskonalenia ciebie. Okaże się, że raptem patrzysz, a ty nie wiesz dlaczego, tak? Ale jesteś dobry w tym i w tamtym związany z tym tematem. Więcej potrafisz, więcej umiesz, jakiś jesteś taki bardziej ogarnięty w tych rzeczach, powstaje w tobie jakaś cnota z tym związana. I tak z każdą rzeczą się wsiadę. To jest droga. Nigdy o tym nie zapominajcie. Jestem droga, prawda i życie. Odcinkowo lecie. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy wieczór. Dziękuję Tobie za całe nauczania wiary w Krakowie. Ojcze, jak całe te słowa, które były wypowiadane przez te ostatnie miesiące, docierały głęboko do ludzkich serc, tutaj na wizji, Ojcze. Ja chcę, Ojcze, żeby te nauczania wiary zbudowały ludzi, Ojcze. Ja chcę, żeby ludzie wydawali stukrotne plany i dziękuję Ci, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Amen.